Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu, takim bardziej przedświątecznym i wydaje mi się, że uda nam się przed świętami ten vlog wydać. Ja zbierałem się do niego bardzo długo, ciągle jakieś zajęcia, ciągle coś, no ale w końcu mam kilka spraw dla Was i no trzeba było się zebrać i ten vlog kiedyś nagrać, a mamy dzisiaj 20 grudnia, wkrótce Wigilia, wkrótce święta. Także słuchajcie, jakie to będą sprawy? Pierwsza sprawa to będzie, bo na TikToku zadajecie mi wiele pytań dotyczących rozprawy z krową, która się odbyła. Także powiem Wam o tym, jak to wygląda, paruje, wszystko też zaczyna padać. Kurde, nie miałem dzień czasu, teraz jak przychodzi co do czego, zaczyna padać. Druga sprawa to jest, pojedziemy, zobaczymy sobie lucernę masowską, którą zasiałem we wrześniu, jak to wygląda w grudniu, jakie są rokowania na wiosnę. Trzecia sprawa to będzie sprawa raportów suszowych i w sumie nie wiem, której sprawy zacząć. Może zacznę od tego, że mieliśmy okazję w końcu października być gośćmi, a w zasadzie nie gośćmi, może tutaj Kacper wstawi Wam chwilę. Jakiś urywek tam nagrania mam na takich wykładach w Warszawie dotyczących pracy bądź nie pracy, po prostu social mediów dla rolnika, jak się w nich poruszać, jak można coś tam zadziałać. Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Krzychu, ale nie jeden Krzychu, bo dwóch Krzychu. Jest dzisiaj dwóch? Jest dwóch Krzychów, jeszcze Agnieszka jest z nami. Krzychów dwóch, a my jedziemy sobie, jak widzicie, do Warszawki. Do Witkaca oczywiście, na zakupy, tak? Oczywiście, nie? Po żniwach, posprzedawane, to można... Kukurydza droga. Tak, no normalnie... Paliwo mocno tanie. Tak, kontakt bankowy to się wylewa, nie? W tym roku. Tak jest, także słuchajcie, lecimy sobie tak poważnie. Jedziemy na konferencję. Związaną z, jak to ująć fajnie, z udziałem social mediów w pracy rolnika, fachowo. Także no i co ciekawe, to my będziemy o tym opowiadać. Nie idziemy słuchać, tylko idziemy opowiadać. Właśnie, to my mamy o tym opowiadać. Trochę się stresujemy, ale nie za mocno. Nie ma stresu, nie? Nie. Nie ma stresu, także słuchajcie, będziemy w roli wykładowców, że tak powiem. Z nami jeszcze będzie Kamil Buranowski, Patrycja Bajus i Wiktoria Kaczmarczyk, także jest to z piątka. Na pewno jakaś relacja gdzieś tam wleci z całości i też jakby, żeby Was nie zanudzać, gdzieś tam się Krzysiek w dobry sposób poderwał, że się postawi kamerkę i nagra to, co będzie się mówić do słuchaczy, bądź słuchaczyń, czy jak to powiedzieć, słuchaczek. Do naszej grupy odbiorców. Do naszej, tak, docelowej. Dokładnie. Każdy swój content, także może nie tyle ciekawe, co przewracona sieczkarnia kompa w rowie i wywalona przyczepa. No ale musi być czasami od czasu do czasu taki film. I wszystkich uczestników szkolenia, dla których miałem przyjemność robić wykład i dla tych, których nie miałem, ale mieliśmy styczność na dwa dni w Warszawie się spotkać. Naprawdę było bardzo miło i też dziękuję ODR-owi Mazowieckiemu w Warszawie za możliwość takiej właśnie, takiego wydarzenia, wzięcia udziału w takim wydarzeniu. Szczególnie Jankowi Seweryniakowi, także Janek, jakby to powiedział pan poseł Braun, szczególny Bóg zapłać, szczery Bóg zapłać. Słuchajcie, no pada nam niestety ta wycieraczka, trzeszczy, trzeba chyba zmienić na jakąś błoszowską, wtedy nam nie będzie trzeszczała. Co więcej, zaczynamy może od sprawy raportów związanych z suszą. Myślałem, że to przyjdzie na maila, ale gdzieś tam sobie przeszperałem i okazało się, że kto z Was może jeszcze nie wie, albo wiem, możemy podejrzeć sobie ten raport, dla wszystkich pewnie już jest wykonany, suszowy. Na tej stronie, gdzie zgłaszasz szkołę rolniczą, przez profil zaufany oczywiście. Słuchajcie, moje reakcja moja była bardzo, naprawdę, no, bardzo się zdziwiłem. Jak otworzyłem sobie ten raport, bo okazało się, że już na czerwono mi się świeci, że nie osiągnąłem 30%, gdzie komisja gminna chodziła
i podawaliśmy w kukurydzy 60, zbożach jarych tam 50 czy nawet więcej. W trawach, wiadomo, pierwszy pokos był dobry, więc podawało się 30. I tego też się trzymałem, słuchajcie, przy... Tego też się trzymałem przy wypełnianiu elektronicznym, tak? Zgłoś szkodę rolniczą. Okazało się, że mam ogólnych szkód 27,26 chyba, ale głównych szkód mam, powiedzmy, tam na 100 tysięcy złotych, co daje ogółem 37,36 chyba procenta. Jednakże po dołożeniu, słuchajcie, zwierząt zrobiło mi się 27%. Susza naprawdę była dotkliwa, ja dawno nie pamiętam takiej suszy, więc stąd moje zdziwienie, ale najbardziej rozwalało mnie, jak oni to sobie, słuchajcie, rozliczyli. Bo mianowicie rozliczyli sobie, jak podejrzałem ten drugi plik, to było rozliczone tak. Raport został wygenerowany w końcu listopada o godzinie 2:21 z sekundami w nocy, więc wątpię, żeby to pracownik siedział nad czyimś raportem w 2:00 w nocy i to klikał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ewidentnie, bo znam wszystkie swoje działki rolnicze, szkody zostały naliczane automatycznie z klucza, czyli kukurydza, którą podałeś 60% i miałeś ją na 6 klasie ziemi, miałeś 60%. Jeżeli ja działka była z piątką, załóżmy, czy tam trochę lepszą, to już miałeś 50 albo 49. Jeżeli z czwórką, to już było 30, a jak byłeś gdzieś tam się kawał trzecia klasa, automatycznie ona była taka sama, załóżmy prawie, no ale już szkód było 20 kilka procent. To samo dotyczyło, słuchajcie, zboża, więc mam nadzieję, że szybko uda nam się nagrać, bo żarówce będzie nie tak ciekawie. Więc co? To naliczane było z klucza. Uważam, że no, ze szkody podług tych szkód, które były składane, oceniane przez komisję gminną, są nieadekwatne w ogóle. Wiadomo, że w żaden sposób do tego odwołać się nie możecie. Pomimo, że komisja stwierdziła, że tyle szkód było, komputer wie lepiej, słuchajcie, gdzieś tam w Warszawie, gdzieś komputer wie lepiej, więc nie będę tego komentował. Chciałem tylko to zaznaczyć, że naprawdę jestem zdziwiony tym faktem. Może ktoś z was jeszcze nie odczytał swojego protokołu, to też się zdziwi. Chyba, że nie ma hodowli, no to wtedy może się załapie. Ale na co się załapie, tego nie wiemy. Bo być może z tego co słyszałem, będą to prawdopodobnie kredyty preferencyjne, przesunięcie składki KRUS i tak dalej. Także przy takiej naprawdę potężnej suszy i przy tych kłopotach, które mamy z gospodarką Ukrainy tutaj przez wojnę pseudo. Także zachęcam was, słuchajcie, żebyście sobie zajrzeli na to, ale wiatrzysko. Ja mam zawsze takie szczęście, że jak nagrywam, to jest wiatrzysko, schowamy się za ciągnik. Słuchajcie, żeby się zajrzeli sobie tam właśnie, bo każdy może nie wie, że a już ten raport otrzymał i będzie po prostu zdziwiony. Więc tyle właśnie o tych szkodach rolniczych. Brak jest po prostu na to słów. Zobaczcie, jesteśmy z Kajsikiem, przyjechaliśmy zobaczyć lucerkę, którą sieliśmy we wrześniu właśnie z... Sieliśmy agromaszem, tym siewnikiem, normalnie w oranę do podsiewu traw. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tu zobaczcie, mamy towar. Towar mamy, tylko świecy hanukowej żadnej nie widzę, ale jak coś, zawsze jest pianowa, proszkowa, tak, 6 kilo proszku, także większa niż pan Grzegorz użył, ale jesteśmy bezpieczni, żadna świeca tu się palić nie będzie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda ta galaksy, to jest jakiś teraz, ta odmiana, jest pomieszali nazwy, bo to są chyba dwie odmiany mieszane, to jest ta Massica. I sieliśmy sobie, wtedy wam pokazywałem film zsiania tej lucerny. Pomimo suszy gdzieś tam później fajnie popadało, bo to miało padać. Schody są bardzo fajne, gęstawa jest bardzo gęsta, nawet powschodziło po tych deszczach. Wygląda to całkiem fajnie, wyrwiemy sobie za to roślinkę. Nie mam szczęścia, chciałem wam nagrać to wcześniej. No to było śniegu, 2 tygodnie przeżeżało, no nie pokażę. Teraz znowu, nawet godzina 15 czy wcześniej, chmury, deszcz, pochmurno. No z rana gdzieś pojedziesz, nie masz czasu, nie? Także sieliśmy to tym agromaszem, w oranę, spadały z tymi rurkami te nasionka i jak normalny siewik, zobaczcie, to wszystko wały wcisnęło i naprawdę jest, no jak zobaczycie, ładnie. Myślę, że będzie to widać.
Postaram się gdzieś któregoś dnia, może jeszcze w dzień to złapać. Co do Agromaszu, chciałem podziękować serdecznie firmie Agromasz, zwłaszcza Piotrkowi Szlakiewiczowi, pan dyrektorowi, za paczuszkę, którą otrzymałem przedwczoraj na święta. Ciepły bezrękawnik, kalendarz, skrzynka narzędziowa, t-shirty. Serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim z Agromaszu zdrowych, wesołych świąt. Wiatr jest. Jeżeli będzie troszeczkę zagłuszało, no musicie mi to wybaczyć. Chyba to jest w miarę fajnie widać. Zobaczcie, roślinki już są tutaj. O, fajnie się zakorzeniły. Kurde. Lucerna sunie z korzenia. Ale zobaczcie, o. Kurczę, jaki już korzeń mają. No wiadomo, że na wierzchu jest zimno, śnieg nie będzie tak rosła. Ale gdybyśmy mieli to zmorzyć, no to zobaczcie. Myślę, że będzie to swobodnie widać. Siano we wrześniu i korzeń już mamy. No może od początku patrzeć, żeby to było sprawiedliwie, bo to jest roślinka od góry. No jak cała moja dłoń. Taki przypadkowy, co wyrwałem. Jest korzeń ten lucerny już, nie? Zobaczcie, ile on tu już centymetrów. 10? No około 20 centymetrów taki korzeń już ma. Więc myślę, że ta lucerna na tyle jest ukorzeniona. Bo to był początek września, jak żeśmy sieli. Mam nadzieję, że tych huków nie wzięli. Padał wczoraj cały dzień deszcz. Nie chcę tutaj tak za bardzo chodzić, żeby nie narobić sobie gdzieś tam jakichś tutaj dziurów niestety. Ale zobaczcie, no wygląda to całkiem fajnie. Wejdziemy za dość ciągnika, żeby było lepiej mnie słychać. Gęsto. Ja już nie pamiętam ile kilogramów, kurczę, musiałbym sobie przypomnieć, albo musicie wrócić do filmu. Ale tu jest 1,5 hektara. I miałem dwie niepełne jednostki. Jedna 21 kilo. No 40 coś kilo tu wysiałem na 1,5 hektara. Więc tak na pewno to jest gęsto. Ale 100% ze schodów no gdzieś tam nie dociągnąłem. No bo przecież jako kawałeczek to minimalnie jakaś tam dziureczka jest. Ale no to myślę o nas. Spokojnie tutaj to zagaj. Zobaczcie, naprawdę jest gęsto. Na wiosnę jak to pójdzie, dostanie fosforu i potasu. Wiadomo, że azot asymiluje się z powietrza. Więc będzie to fajne. Całe pole równe, zobaczcie. Miał niemen Piotruś, pozdrawiamy Piotrusia. Też u siebie, lucerkę. Tą samą. I tnie także jest, o, Kazimierz, jednego znaleźliśmy. Także u niego też jest petarda. Będzie pan zadowolony. Zaczyna padać, słuchajcie, idziemy do traktora. Kazimierza położyłem malutkiego przy drodze. Mówię, możemy sobie wyrwać jeszcze drugą, żeby nie było, że trafiłem jakąś tam. Kurczę, no którą tutaj? Tą. O, mniejszą wyrwaliśmy. Także bardzo podobny. Taki sam. Nie mam miarki, nie jestem fachowcem, widzicie, nie? Czyli myślę, że tutaj takie korzenie mamy po 20 cm, tu już chyba mróz jej nie grozi, mimo że nie jest taka duża, powinniśmy ją w sumie w sierpniu zasiać, po 15 gdzieś myślę, a nie we wrześniu, no ale takie były warunki, że była popiół był, więc nie było sensu to wrzucać, słuchajcie, w sierpniu. O, także zobaczcie, jakie korzenie ta roślinka zrobiła. No teraz to wiadomo, pada. Teraz pada, robi błoto, no ale nie, żebym się nie powiedział, że non-stop narzekam, nie? Szukamy świecy nadal. Wyrzucimy roślinki. Naprawdę mają fajne korzenie. Myślę, że będziemy kosić. Na pewno wam zrobię vloga z tego. Uj, żeby tu nie będzie wiało, będzie mi lepiej po prostu słychać w traktorze. A robi się szarówka, więc... Więc co? Będę szybko musiał się streszczać. No efekt na razie jest. Zobaczymy, jak będzie to na pokosie. Myślę, że będzie szła jak głupia, jak zła. Kolejna sprawa, czyli sprawa najważniejsza. Znaczy najważniejsza, może najwięcej osób czeka na to, co wam powiem. Sprawa krowy. Obiecałem kilka razy na live'ie, na TikToku. Zapraszam. Krzychu MST76. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, działamy na TikToku też. Z krową było tak. Już nie pamiętam, któregoś listopada dostałem wezwanie na rozprawę w sądzie, słuchajcie. I
dziwne, bo nie zostali wezwani świadkowie. Zadzwoniłem do adwokata. Pełnomocnik powiedział, że sąd zazwyczaj tak robi, chce się rozpoznać, co i tak dalej, może coś zaproponować. Więc spokojnie, poszliśmy do sądu. Sąd poprosił pełnomocnika, my tam sobie ustaliliśmy pewne rzeczy. I adwokat wyszedł i mówi: panie Krzyśku, jest propozycja taka, że no, sąd powiedział tutaj, no, że po prostu zaistniało jednak to przestępstwo, no bo to jest przestępstwo z artykułu 314, znęcenia się zwierzętami, i po prostu, żeby już się z tym nie bawić, nie włóczyć, o, sąd nie może, znaczy proponuje sąd, żeby warunkowo umorzyć sprawę, jednak 1500 zł nawiązki, bo skoro warunkowo umorzone, umorzeniem jest jakby, nie jesteś karany w tym momencie, ale nawiązkę na poczet osób czy więźni funduszu postpenitencjarnego, bo wtedy nie dają ci na zwierzęta, bo wiadomo, że no bo to jakby nie w tym temacie jest, nie? Na jakieś tam ochronę zwierząt. I połowę kosztów sądowych, czyli koszty sądowe, słuchajcie, są 170 zł, jest połowę tych kosztów i czy się zgadzam. No i tak żeśmy przedyskutowali sobie, że i tak czekaliśmy ponad rok na to wszystko. Sąd mówi: no słuchajcie, jeżeli się nie zgodzicie, oczywiście macie do tego prawo, taka jest moja propozycja, nie mogę całkowicie dać żadnej jakby kary, no bo to jednak zaistniało, tak? Mogę po prostu warunkowo umorzyć i musi się zgodzić na to prokurator też, tak? Więc mnie dobra, żeby już, bo mi pójdziecie do odwołacie się, no będzie druga sprawa, będą świadkowie, przesłuchamy, słuchajcie, świadków. No i będę też tam musiał też dać karę. Wy się odwołacie do Płocka, w Płocku trafi wam się jakiś obrońca zwierząt. No i będzie chciał na przykład 10 tysięcy więcej, albo będzie to się ciągnął nieskończoność. Mówi, ja, on rozumie, że to nie jest nic strasznego. Nie będziemy już zagłębiać się, dlaczego kto zawinił, że my o tym nie wiedzieliśmy, no ale to nastąpiło, więc nieznajomość prawa szkodzi jakąś, tak? No mówię, dobra, okej. Okay. Więc zgadzamy się na te pieniądze. No ale oczywiście sąd musiał powiadomić prokurator, która przyszła, no i powiedziała, że nie żartujcie sobie, bo koszty sądowe na pół to jest żart, czyli 180 zł na pół, więc ona obstawała przy tym, żeby były całe kosztów sądowych, czyli 170 zł. No i 500 zł od siebie musiała dołożyć, no bo co? No jakby to było, żeby pani prokurator zgodziła się na 1500 zł. No i nie wiem, słuchajcie, to możecie napisać w komentarzach, czy słusznie zrobiłem, czy powinienem się bronić do końca, bo jest teraz zmiana władzy jednak i może być może dało się by się coś mniej wywalczyć, no ale jednak to też by wiązało się wtedy, że więcej pieniędzy wziąłby ode mnie adwokat i tak dalej, czyli pełnomocnik, pewnie może jedno w drugie by wyszło, tak, zgodziłem się na te 2000 i 180 kosztów sądowych. Zapłaciłem, czekam na wykreślenie wpisu z ksiąg wieczystych tych 25 tysięcy, które mi wpisano, na poczet ewentualnej kary. Chcę zakończyć ten rok i mieć to wszystko w głębokim poważaniu. I tak żeśmy to, słuchajcie, ustalili. Oczywiście uważam, że no, nie byłem winny temu, no ale no, już nie będziemy jakby, będziemy iść do brzegu, tak? Nie będziemy tutaj ciągnąć tego wszystkiego nieskończoność. Robi się ciemno, pomimo że jest godzina 15, no w końcu za chwilę najkrótszy dzień w roku. Będzie to słabo widać, nie wiem, czy zobaczymy, jak to wyszło, czy nie będę musiał tego nagrać jeszcze raz, ale wiecie już, jak wygląda sprawa z krową. Zapraszam was również na TikToka. Co do świąt, myślę, że to będzie przed świętami już ten właśnie vlog, w którym chciałbym wam życzyć spełnienia marzeń każdemu, oby było stać go na John Deere'a, Valtre nową, czyli po prostu, żeby nam jako rolnikom lepiej wiodło się, bo naprawdę nie jest ciekawie. Przyczyn nie będziemy teraz dochodzić, bo to są życzenia, więc chciałbym po prostu, żeby każdemu z was wiodło się i w zwierzakach, i w polu, i w zdrowiu przede wszystkim, i w miłości, i fajnych, mi się wydaje, że wyjdzie to na gwiazdkę, więc fajnych prezentów gwiazdkowych do nowego roku. Zobaczymy, czy coś nagramy. Jeżeli by nic by nie było, to także szczęśliwego nowego 2024 roku. Nie dajcie się, działamy,
przyszłym roku dalej. Cześć, do zobaczenia.